Witam Państwa ponownie. Zgodnie ze starym powiedzeniem, jabłko spada niedaleko od jabłoni. Przez wiele lat ta prawda sprawdzała się w życiu bohatera naszej dzisiejszej historii. Uwielbiał swojego ojca. Obaj lubili pić i bawić się. Paradoksalnie to właśnie podobieństwo dusz przyczyniło się do poważnego rozdźwięku między nimi, który na długo ich rozdzielił, aż do czasu, kiedy jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Wujek wam się spodoba, zobaczycie. Fajny jest! Z nim można konie kraść, co nie tato? No pewnie, to góral! Zawsze wie, gdzie dostać bimbę. A zbiera też grzechotniki i sprzedaje ich jak? Grzechotniki! A jak będziecie chcieli poszaleć w lesie, to da wam swojego chipa. I da wam klucz, gdybyście chcieli popatrzeć na węże. Nie, uwielbiam tego faceta. Daleko jeszcze? A jesteśmy w połowie drogi. Ty, chcesz żojta? Ty, no nie, co ty, stary, nie przy twoim ojcu. Spokojnie, tata jest w porządku, no zapal są. Ale przecież to jest twój ojciec. Nie marudź, nie marudź, daj ognia. Szkoda, że ja nie mogę. W moim rodzinnym miasteczku Taft wszyscy kumple palili trawę, a ja jakoś nie mogę. A wolałbym, bo to też kręci, a jest mniej szkodliwe niż wódka. Aj, to jest właśnie mój tata. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Nieufność to dla bezdomnych sposób na życie. Zbyt często byli wykorzystywani i krzywdzeni przez innych. Kiedy trafiają do Pacific Garden Mission, trudno im uwierzyć, że to wszystko naprawdę jest dla nich. Darmowe posiłki, kąpiel i czyste ubranie, pomoc medyczna i dentystyczna, a w końcu wygodne łóżko. Jak to możliwe? Zastanawiają się i o co tu chodzi? A jest to możliwe dzięki hojności ludzi dobrej woli, wrażliwych na nieszczęście innych. A przede wszystkim dzięki Bożej łasce, która ich do tego popycha. I o tej właśnie Bożej łasce, o Bożej miłości i odkupieniu opowiadają bezdomnym misyjni duszpasterze i doradcy duchowi. Życie tych, którzy przyjmują tę prawdę, zmienia się raz na zawsze, o czym przekonał się nasz bohater. Do słuchaczy na całym świecie, oto program numer 2953 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da wam do myślenia. To nie ta droga, tato. Miałem cię nie słuchać i skręcić wtedy w lewo. A teraz cholera wie, gdzie jesteśmy. Co ty tam wiesz? Co ty wiesz? Naćpałeś się tak, że nie poznajesz drogi. Ja trafiłbym tam z zamkniętymi oczami. A tu w ogóle nie ma drogi. Wszędzie drzewa, nie ma nawet jak zawrócić. Bo nie masz oleju w głowie, ty ćpunie. Pochala tam sobie całe auto. No popatrz, jak mnie urządziły. Zamknij się. To ty się zamknij. Czemu ja cię słuchałem? Jeszcze jedno słowo i załatwię cię tak, że zobaczysz. Gadaj sobie, co chcesz. Bohater tej historii miał 23 lata, kiedy doszło do tej awantury, w wyniku której ojciec postrzelił go z pistoletu kaliber 45. Nie był handlarzem narkotyków. Studiował w koledżu, a jego ojciec był zasłużonym weteranem wojennym, który walczył w 3 wojnach i przeszedł na emeryturę po 32,5 roku czynnej służby. Obaj jednak zmagali się z odwiecznym wrogiem człowieka. W pierwszej części tej historii usłyszymy, w jaki sposób Charles Morales, znany jako Dallas Morales, został wyzwolony. Charles Morales
Czułem się związany z całym moim rodzeństwem, ale zawsze najbardziej byłem wpatrzony w mojego starszego brata. Kochałem moją bogobojną matkę i bałwochwalczo czciłem ojca. On był dla mnie jak Bóg. Był Amerykaninem w pierwszym pokoleniu. Urodził się w rodzinie meksykańskich imigrantów, którzy pracowali jako dzierżawcy gruntu w południowym Teksasie. Kiedyś powiedział mi, że zawsze będzie mnie kochał i wspierał, niezależnie od tego, co bym zrobił. To bardzo wiele dla mnie znaczyło. Charlie, co ty robisz z tą bronią i z tymi menażkami? Bawię się, mamo. Tata mi je dał. On bardzo was kocha. I chciałby, żebyście tak jak on zrobili karierę w wojsku. Wszyscy by was wtedy szanowali. On tak się cieszy, że nie musicie znosić w szkole tego wszystkiego, co on. Jak wyśmiewali go i wyzywali. Był dobrym uczniem i grał w futbol w reprezentacji szkoły, ale ponieważ nie był biały, nie mógł spotykać się z dziewczynami w szkole. A kiedy poszedł do wojska? W 1943 roku, zaraz po maturze. Do wojsk desantowych? Tak. Wysłali go do Europy. Został ranny podczas lądowania w Normandii. A potem walczył w bitwie o Ardeny. Wtedy po raz pierwszy zobaczył śnieg. Później był też w Korei, gdzie dwukrotnie został postrzelony. Widziałem jego ordery. Srebrna gwiazda, dwie gwiazdy brązowe, mnóstwo medali. Wszystkie je widziałem i jestem z niego dumny. To prawdziwy facet. Cały czas modliłam się za twojego ojca. I Bóg go ochronił. Mama była chrześcijanką, często mówiła nam o Bogu i modliła się za rodzinę. Ale większość z nas nie bardzo się tym przejmowała, zwłaszcza tata. Kiedy miałem 9 lat, przeprowadziliśmy się do Werony we Włoszech, a potem do Wiczęcy. Pewnego dnia znalazłem w kinie na terenie bazy mały zielony notesik i zaniosłem go kierownikowi. Następnego dnia tata wyciągnął mnie ze szkoły. Charlie, chodź, zabieram cię do domu, żebyś mógł się przebrać. A dlaczego? Co się dzieje, tato? Fotograf chce ci zrobić zdjęcie, jak oddajesz ten notes człowiekowi, do którego należał. Wszyscy zobaczą cię w gazecie. Jedyny uczciwy dzieciak w garnizonie. Tata postarał się, żeby do artykułu wstawiono jeszcze jedno moje zdjęcie, jak wynurzam się z wody z pstrągiem i wędką w rękach. Bardzo cieszył się z tego, że mówi się o jego synku. Tego roku zostałem wykorzystany seksualnie przez pewnego sierżanta. To było straszne przeżycie, które zaburzyło całą moją psychikę. Gdybym powiedział o tym tacie, pewnie zabiłby tego człowieka. Tego też roku po raz pierwszy się upiłem. Tata pozwalał mi robić wszystko, co sam robił. Pewnego dnia podczas pikniku w górach znalazłem coś i pobiegłem pokazać ojcu. Tato! Tato, zobacz, co znalazłem! Stój! Ale to ciężkie! Daj mi to, Charles. Ostrożnie. Ale co? Ale uciekajcie wszyscy! Zabierajcie się stąd, ale już! To bomba! To był stary 88-milimetrowy niewybuch z czasów II wojny światowej, który później zdetonowali saperzy. Dużo później dotarło do mnie, że w tamtej chwili ojciec przeniósł śmierć ze mnie na siebie. To jeden z wielu sposobów, w jaki wyrażał swoją miłość. Wróciliśmy do Stanów Zjednoczonych, kiedy miałem prawie 14 lat. Moi przyjaciele wyrośli i bardzo się zmienili. Porwała mnie fala seksu, narkotyków i muzyki rockowej. Na początku broniłem się przed tym pod wpływem ojca i ze względu na modlitwy mamy. Ale kiedy skończyłem 16 lat, Michael, mój brat, podarował mi swojego Dodge'a Lancera z 1962 roku. I wtedy zacząłem szaleć, pić i straciłem prawo jazdy na półtora roku. Kiedy miałem 17 lat, tata zgłosił się na ochotnika do Wietnamu i w ten sposób ten tak ważny, kluczowy dla mnie rok spędziłem bez ojca. Zacząłem brać narkotyki i handlować nimi. Co się stało z moim wozem, Charlie? Jakiś gość zajechał mi drogę. Dopiero co oddali ci prawo jazdy. Tak, wiem.
Będę musiał przez jakiś czas jeździć na motorze. Byle nie za szybko, synu. Cały czas modlę się za was wszystkich, ale musicie przyjść do Chrystusa, żeby On mógł was zmienić. Przepisy są po to, żeby cię chronić, a ty masz ich przestrzegać. A wiesz, jak mówi tata? Walcz ostro, kochaj ostro, żyj ostro i ostro umrzyj. Biblia mówi co innego. Synu, kocham twojego ojca, ale on też potrzebuje zbawienia, tak samo jak ty. Kiedy tata wraca? Za kilka tygodni. Już nie mogę się doczekać. Mama w ciągu dnia zarządzała stacją benzynową, a wieczorami kręgielnią. Brat, który studiował w koledżu, przyjechał na fery wiosenne. Któregoś dnia pożyczył od mamy samochód, a potem zajechał na stację benzynową i poprosił ją, żeby otwarła bagażnik. W środku siedział ojciec. Mama, płacząc z radości, wpadła wprost w jego ramiona. Moi rodzice zawsze odnosili się do siebie z czułością i to była dla nas jedna z ważniejszych rzeczy, jakie wynieśliśmy z domu. Kiedy byłem w ostatniej klasie liceum, ojca przeniesiono do południowej Karoliny. Ja zostałem, żeby skończyć szkołę i prowadziłem bogate życie towarzyskie. Po maturze wybrałem koledż w południowej Karolinie, żeby dołączyć do rodziny. Ale moją prawdziwą pasją były w tym czasie narkotyki i imprezy. 2 lata później tata przeszedł na emeryturę i podjął studia na tej samej uczelni. Cześć, chłopaki. Charlie mówił wam, że napisał za mnie test z historii? A tak. Rozwiązałem test i położyłem na biurku taty. Al go podpisał i oddał prowadzącemu. Myślisz, że się uda, Charlie? Myślę, że zarobiłem dla ciebie co najmniej 4, tato. Tylko nie bierz żadnych zajęć z matmy. Jeśli chodzi o zajęcia, to najbardziej pasuje mi imprezowe życie studenckie! Razem piliśmy, imprezowaliśmy i uprawialiśmy hazard. Wydawało mi się, że nie może być lepiej. Handlowaliśmy też na czarnym rynku, nielegalnie kupując i sprzedając różne rzeczy. We dwóch tworzyliśmy świetny zespół. W tym czasie ktoś ukradł mi motocykl, a potem rozbiłem samochód taty. Zmieszał mnie za to z błotem, wrzeszcząc i przeklinając. W końcu się uspokoił. Powiedz, jak to się stało? Opadało. W podwoziu coś zaczęło rzęzić. Pochyliłem głowę, żeby lepiej się wsłuchać. A kiedy ją podniosłem, przede mną na drodze była 18-kołowa ciężarówka. Ty idioto! Ty nigdy nie spuszczaj oka z drogi! Jechałem tylko 50. Ale nie zdążyłem zahamować. Uderzyłem w koła ciężarówki i obróciło mnie. No i z przodu zrobiła się harmonika. Tak, a motocykla też nie masz. Niestety, gliniarze go nie znaleźli. Masz za ciężką nogę, chłopcze. No ale muszę się jakoś przemieszczać. A może byśmy kupili kampera? Co? Starego Volkswagena, w którym moglibyśmy urządzać imprezki. No dobra, wstąpimy dziś do salonu. Ostatecznie tata kupił mi całkiem nowego kampera z tylnym siedzeniem, które się rozkładało, tworząc łóżko. Miał też stół, kuchenkę i lodówkę. W dodatku dostałem od ojca kartę kredytową. Byłem kimś, 23-letnim ukochanym synem emerytowanego żołnierza, któremu ojciec najchętniej przychyliłby nieba. Uwielbiałem ten wóz. Popatrz na to. Dallas Morales. Gdzie to sobie wymalował? U dealera. A czemu Dallas Morales? No, takie miałem pseudo w drużynie, kiedy grałem w futbol. Byłem w tym całkiem niezły. Na jakimś turnieju ktoś mnie zapytał, skąd jestem. Odpowiedziałem, że z Teksasu. No to on nazwał mnie Dallas Morales. No i tak zostało. Dallas Morales. No, podoba mi się. A teraz wszyscy mnie tak nazywają. Dla mnie zawsze będziesz Charlie. No to teraz tym bardziej. Pilnuj tego wozu, słyszysz? Nie rozwal go, bo twoje imię też dozna szkody. W
Wóz stał się imprezową dziuplą na kółkach, na dobre wiążąc moją reputację z ostrą muzyką, narkotykami i kobietami. W listopadzie 1978 roku razem z dwoma kolegami wzięliśmy trochę piwa i postanowiliśmy odwiedzić mojego wujka. Tata zapytał, czy może zabrać się z nami, na co odpowiedziałem: jasne, tylko nie bierz ze sobą tych swoich noży. Tata, kiedy sobie podpił, miał zwyczaj wdawać się w bójki. Kiedy już siedzieliśmy w samochodzie, wyszła do nas mama. Możemy się pomodlić, zanim wyjedziecie? No to dobrze, Lola, byle nie za długo. Oczywiście, mamo, co tylko zechcesz. Weźmy się za ręce. Drogi Boże, strzeż proszę mojej rodziny podczas tego wyjazdu. Kocham ich, Boże, ale Ty kochasz ich jeszcze bardziej. Tak bardzo, że oddałeś za nich swoje życie. Chroń ich, Panie, od wszelkiego niebezpieczeństwa i przyprowadź ich bezpiecznie z powrotem do domu. Amen. Amen. Popijaliśmy i paliliśmy trawkę, a kiedy byliśmy już w połowie drogi, tata powiedział mi, żebym skręcił w drogę, o której wiedziałem, że nie jest właściwa. Niedługo potem droga się skończyła, a my zaczęliśmy wrzeszczeć i przeklinać się nawzajem. Nagle wnętrze samochodu rozjaśniło białe światło, a z mojej piersi trysnęła krew. Tata w pijackim zamroczeniu strzelił do mnie ze swojej 45. Jakoś udało mi się zatrzymać samochód i otworzyć drzwi. Wypadłem na zewnątrz ze świadomością, że zaraz umrę. Moi przyjaciele krzyczeli i płakali, mocując się z ojcem, żeby wyrwać mu pistolet. W końcu oprzytomniał i pobiegł po pomoc. A moi przyjaciele ostrożnie ułożyli mnie na trawie. Wszyscy byliśmy naćpani, więc nie miałem pojęcia, ile czasu upłynęło, zanim zostałem przetransportowany do szpitala. Synu, muszę ściągnąć ci koszulę. Wow, to cud! Ależ masz szczęście, chłopcze. Nie umrę? Kula przeszła przez tkankę tłuszczową żołądka i wyszła przez tkankę tłuszczową z boku. Bez większych uszkodzeń. Wystarczy, że wyrównam poszarpane tkanki i założę ci opatrunek i możesz iść w drogę. Jak to się stało? To był wypadek. Pistolet taty wypalił, kiedy wyjmował go ze schowka. Kula przedziurawiła drzwi od strony kierowcy, ale wszyscy kłamaliśmy i mówiliśmy, że to był wypadek. Tata stracił przytomność na tylnym siedzeniu, więc zawróciliśmy i pojechaliśmy w kierunku domu. Czy dziękowałem Bogu za ten cud? Nie! Zapaliliśmy kolejnego jointa i dalej piliśmy piwo, śmiejąc się z tego, co się stało. Wchodziłem do domu tak, żeby mama nie zauważyła mojej rany. Charles? Cześć, mamo! Jak leci? Coś się stało? Po co ci ten bandaż? Boże! Boże, co się stało? Powiem ci, co się stało! Tata próbował mnie zabić! Strzelił do mnie ze swojej 45! Jej łzy i trzęsący się głos sprawiły, że wcześniej stłumione złość i strach wróciły na nowo. Wylała się ze mnie cała nienawiść do ojca. Mama natychmiast poszła do swojego pokoju. 3 kwadranse później pojawiła się ze spakowanymi walizkami. Zawiodłam jako matka. Nigdzie nie pójdziesz. Owszem, pójdę. Nie idź, mamo, błagam. To nie ma sensu. Patrzę, jak staczasz się w dół, a to ja jestem za to odpowiedzialna. Nie, mamo. Nie mogę stać i patrzeć, jak marnujesz sobie życie. Następnym razem możesz tego nie przeżyć. Nie, mamo, nie odchodź, proszę. Obiecuję, że skończę z narkotykami. Charles, złamałeś mi serce. Nie dam rady dłużej. Zostań, proszę. Obiecuję, że już nigdy, przenigdy nie wezmę żadnych prochów. Daję ci słowo, mamo! Mama została, ale między mną a tatą było tak źle,
że przysiągłem sobie, że albo się wyprowadzę, albo będę musiał go zabić. Moje rodzeństwo starało się dodawać mi otuchy i to często działało, ale tak naprawdę to zdarzenie niczego mnie nie nauczyło. Między mną a ojcem nic nie zmieniało się na lepsze. Ledwie udawało mi się ukrywać nienawiść do niego, jaką nosiłem tuż pod skórą. Tata, którego niegdyś tak uwielbiałem, teraz był moim największym wrogiem. Charlie, nie możesz żyć z nienawiścią w sercu. Biblia uczy nas, żebyśmy przebaczali, bo to jest jedyna droga, by znaleźć pokój w życiu. Sorry, mamo. Nienawidzę go coraz bardziej. On był pijany, synu. Dobrze wiesz, że na trzeźwo nigdy w życiu by cię nie skrzywdził. Próbował mnie zabić! On nie potrafi się zmienić, Charles. Tak został wychowany, by walczyć. Matka nauczyła go, że żyje w świecie, gdzie wilk pożera wilka. Najpierw strzelaj, a dopiero potem pytaj. Nawet do własnego syna? To było złe, synu, tak wiem. Ale on został tego nauczony. W domu, potem w szkole, gdzie go poniżano i pastwiono się nad nim. Słyszałem o tym, mamo. Ale to nie usprawiedliwia tego, co mi zrobił. Oczywiście, że nie. Ale to jednak twój ojciec. Kiedyś byłem z niego taki dumny. Ale już nie jestem. Alkohol odbiera mu rozum. Powinieneś wyciągnąć z tego wnioski i sam przestać pić. Już nigdy mu nie zaufam. Modlę się za was obu. Halo? O, Michael! Michael? Tak, synu, jest tutaj, zaczekaj. Charlie, to twój brat. Super! Cześć, brat! Co słychać? W porządku, a co u ciebie? A, jakoś się trzymam. Tak sobie pomyślałem, czy nie przyjechałbyś do mnie do Nowego Orleanu na jakiś czas. Poważnie? Pewnie. Dobrze by ci zrobiło, gdybyś się stamtąd wyrwał. Tak, właściwie to prawie już mnie tu nie ma. Nie widziałem mojego starszego brata, od kiedy skończył college i wyprowadził się do Nowego Orleanu. Ale ponieważ dzieliła nas różnica tylko 3 lata, dorastając, byliśmy sobie bardzo bliscy. To od niego dostałem mój pierwszy w życiu samochód. Teraz był już żonaty. Kiedy leciałem, pogoda gwałtownie się załamała, z samolotem strasznie rzucało. Długo krążył, a w końcu wrócił do Kolumbii. Byłem tak przerażony, że postanowiłem pojechać autobusem. Michael czekał na mnie na dworcu. Jak podróż? 17 godzin, ale o niebo lepiej niż w tym samolocie. Cieszę się, że dotarłeś, Charles. Gdzie idziemy? Do sierocińca na samym wybrzeżu. Do sierocińca? Tak, a to mój samochód. Razem z żoną jesteśmy rodzicami dla całej grupy nastolatków. Możesz mieszkać z nami. A może nawet mógłbyś dostać tam pracę jako ratownik? Super. Tylko musiałbyś się postarać o certyfikat Czerwonego Krzyża. Nie ma problemu, stary. A co tam robicie? No, próbuję jakoś pomóc tym dzieciakom. Są zagubione i bardzo potrzebują miłości. Michael dał mi przestrzeń i z niczym się nie narzucał. Kiedyś usłyszałem, jak brat, mówiąc coś do któregoś z dzieci, zacytował werset z 1 listu Piotra. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga. W ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. Nie rozumiałem tego, ale miałem przed oczami człowieka, który został przemieniony, i zastanawiałem się, czy dla mnie też jest jakaś nadzieja. Naprawdę, nie chciałem być pełen nienawiści i złości, ale to było wszystko, co znałem. Chodziłem z bratem i jego żoną do kościoła, ale żyłem po swojemu. Nocami włóczyłem się po knajpach, bawiłem się, piłem, podczas gdy mój brat żył dla innych. Jednak ani razu mnie nie skrytykował. Może dlatego powoli zacząłem się otwierać. Nie przed nim, ale przed sobą. Czułem, jak moje twarde serce się poddaje, jakby nieco mięknie.
tak minęło wiele miesięcy, aż do czerwca. Wiesz, Charlie, za każdym razem, kiedy wychodzisz na basen, widzę te twoje rany po kuli. Masz pojęcie, jak blisko byłeś śmierci? Pewnie. Ale nie chcę żadnych rozmów o Jezusie. Odpuść sobie. No, muszę powiedzieć ci o Jezusie. Bo to On ocalił ci życie. Uratował cię, bo cię kocha. Zawsze cię kochał i chce cię zbawić. Chce cię uwolnić od twoich grzechów i dać ci nowe życie. Taki właśnie jest Jezus. Daje ludziom nowe serce. Gdyż nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, ale by świat był przez Niego zbawiony. Biblia mówi, wszystko przez Niego zostało stworzone, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. To obejmuje też ciebie, Charles. Bóg zna każdą twoją myśl, a mimo to nadal cię kocha i chce, byś stał się Jego synem. Pomyśl o tym, Charlie. Jezus wziął wszystkie twoje grzechy na krzyż, żebyś mógł otrzymać Boże przebaczenie. Możesz zacząć całkiem nowe życie, chociaż na nie nie zasługujesz. Nikt z nas nie zasługuje. Bóg może i jest gotowy przebaczyć ci wszystko, co kiedykolwiek złego uczyniłeś i co jeszcze uczynisz. Powiedz mu, że żałujesz za swoje grzechy i chcesz zostać zbawiony. Powiedz mu, że nie potrafisz zrobić tego sam. Powiedz mu, że wierzysz, że Jezus jest tym, o którym pisze Biblia, Synem Bożym, samym Bogiem. Tym, który przyszedł na ten świat w ciele, był w pełni człowiekiem i w pełni Bogiem, po to, by zbawić twoją duszę. Tak, tak, Boże, żałuję za swoje grzechy i chcę, żeby Bóg mi przebaczył. Chcę należeć w całości do Jezusa już teraz. Chcę, by wszedł do mojego życia. Proszę cię, Mike, pomódl się ze mną. Mike modlił się ze mną i Bóg mnie zbawił. Urodziłem się na nowo. A chwilę później wydarzyła się dziwna rzecz. Chwała Bogu. Michael, nadal nienawidzę taty i nigdy, przenigdy mu nie wybaczę tego, co mi zrobił. Jeden z nas umrze, jeśli się kiedyś spotkamy i nie będę to ja. Charles, gdyby twój niebiański ojciec postanowił nie przebaczyć ci choćby jednego z twoich wielu grzechów, ten jeden grzech nie pozwoliłby ci wejść do nieba. Nie możesz prosić Boga, żeby przebaczył ci wszystkie twoje grzechy, a potem odwrócić się i nie wybaczyć tym, którzy zawinili wobec ciebie. Jak Dallas zareaguje na ten problem? Jak ty byś zareagował? W przyszłym tygodniu usłyszymy zakończenie tej dramatycznej historii. W programie numer 2953 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy pierwszej części prawdziwej historii Dallasa Morales. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon. Jeśli zainteresował cię nasz program, skontaktuj się z nami. Zaglądnij do internetu na stronę www.szukającboga.pl. Tam znajdziesz formularz kontaktowy. Na pewno odpowiemy. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois 6605. Telefon 312-922-1462.
witam państwa ponownie. Wybaczenie tym, którzy nas skrzywdzili, może być jednym z najtrudniejszych wyzwań, z jakimi przychodzi nam zmierzyć się w życiu, i jednym z najważniejszych, ponieważ przebaczenie przynosi pokój. Bohaterowi naszej dzisiejszej historii przebaczenie osobie, która próbowała go zabić, wydawało się niemożliwe, tym bardziej, że był nią jego własny ojciec. Ale nawet z tym zdołał sobie poradzić, kiedy jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Przedstawiamy państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Bezdomni mają wiele potrzeb, począwszy od tych najbardziej podstawowych, jak zaspokojenie głodu, umycie się czy znalezienie miejsca na nocleg. Wielu z nich potrzebuje pomocy medycznej czy dentystycznej. Pacific Garden Mission zapewnia im to wszystko za darmo, dzięki ofiarności ludzi dobrej woli, wrażliwych na nieszczęście innych. Długotrwale bezdomni potrzebują czegoś więcej. Po latach spędzonych na ulicy nie są w stanie o własnych siłach powrócić do normalnego życia. Dlatego proponujemy im różnego rodzaju kursy i poradnictwo, które, dając im nową wiedzę i umiejętności, mają pomóc przełamać tę niemoc. Przede wszystkim jednak staramy się zmienić ich stan duchowy. Duszpasterze i doradcy dzielą się z nimi dobrą nowiną o Bożej miłości i łasce, bo tylko one mogą dać im wolność i skierować na drogę, na której nie będą się już potykać. Życie tych, którzy przyjmują tę prawdę, zmienia się raz na zawsze. I o takich właśnie przemianach opowiadają nasze słuchowiska. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 2954 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da wam do myślenia. Nic nie rozumiesz, Michael. Tata próbował mnie zabić. Przystawił do moich pleców swoją 45 i strzelił. Wiem, Charlie. Ale nie możesz prosić Boga, żeby ci przebaczył wszystkie twoje grzechy, skoro sam nie potrafisz przebaczyć tym, którzy zgrzeszyli przeciwko tobie. Jeśli nie przebaczysz tacie, Bóg tobie też nie przebaczy. Przebaczam mu. Przebaczam. I kocham go. Znowu go kocham. Miłość wypełniła moje serce, Michael. To jest niesamowite. Cała nienawiść odeszła. W zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że bohater tej historii, dorastając, uwielbiał swojego ojca, zasłużonego weterana wojennego, który walczył w trzech wojnach. Kiedy ojciec przeszedł na emeryturę, rozpoczęli naukę w tym samym koledżu i razem imprezowali. A kiedyś, kiedy obaj byli pijani i naćpani, doszło między nimi do szamotaniny i ojciec strzelił do niego. Dziś dowiemy się, jak Dallas Morales został wyzwolony. Mieszkałem u mojego brata Michaela w Nowym Orleanie już od kilku miesięcy, kiedy przyprowadził mnie do Boga. Przyczyniła się do tego przede wszystkim zmiana, jaka w nim nastąpiła. Widziałem pokój, jaki miał w sobie, miłość i życzliwość dla innych i pragnąłem tego samego. Po tym, jak modliłem się o przyjęcie Chrystusa i przebaczyłem mojemu ojcu, brat popędził na górę, żeby obudzić swoją żonę. Charlie, to jest wspaniała wiadomość. Dzięki ci, Boże. Modliliśmy się za ciebie, odkąd usłyszeliśmy o tym wypadku. Dzięki, że to zrobiliście. Bóg może wyprowadzić coś dobrego z tego złego, co zaszło między tobą a tatą. Czasem Bóg dopuszcza, żeby coś złego zdarzyło się w naszym życiu po to, żeby pociągnąć nas ku sobie. A to jest fantastyczne. Spłynęła ze mnie cała nienawiść. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. Mike, bardziej niż cokolwiek innego pociągnęła mnie do Chrystusa ta zmiana, która zaszła w tobie. Mogę mu tylko podziękować za to, że się mną posłużył.
Powiedziałem w kościele o moim zbawieniu, a później zostałem ochrzczony. Dołączyłem do grupy młodzieżowej, gdzie pomagałem jako kierowca i w różnych innych akcjach. Zostałem nawet kościelnym, ale bardzo chciałem wrócić do domu, żeby powiedzieć ojcu o Jezusie. Brat próbował mnie od tego odwieść. Jeszcze nie, Charlie. Nie wydaje mi się, żebyś był już gotowy. Musisz dojrzeć w poznaniu Boga i Jego łasce. Rozumiem Ewangelię, Mike. Mogę mu ją wyjaśnić. On ma zbyt silną osobowość, która może cię przytłoczyć. Powrócą stare nawyki. Nie mam już ochoty na prochy ani alkohol. Bóg to wszystko zmienił. Owszem, ty się zmieniłeś, ale tata nie. W nim jeszcze nie mieszka Duch Święty. I zareaguje po swojemu. Zwłaszcza kiedy będzie pijany. Módl się za mnie, Mike. Wiem, że Bóg chce, żebym wrócił, więc pojadę. Odkupiłem jego stary samochód i pojechałem do południowej Karoliny. Przez całą drogę, 17 godzin słuchając chrześcijańskiej muzyki. Zaraz po przyjeździe tata zabrał mnie do kręgielni, którą prowadziła mama. Tam zaczął sprzedawać klientom piwo, które wcześniej nabył taniej w kantynie wojskowej. Stare nawyki. A, teraz ty. Odpalę ci połowę zysku w czarno. Tak jak kiedyś. Nie wchodzę w to, tato. Już nie mogę. Teraz jestem chrześcijaninem. Ty nie wciskaj mi takich rzeczy. Ale to prawda. Nawróciłem się w Luizjanie. Nie piję i nie palę trawki i już nawet nie podrywam dziewczyn. Co to? Znowu mi się stawiasz? Idziemy stąd, mięczaku ty. Wracamy do domu. Był tak wściekły, że tylko czekałem, kiedy eksploduje. I zrobił to, zanim jeszcze weszliśmy do domu. Dopadł mnie na ganku i zaczął dusić. Bóg dał mi tyle miłości do mojego ojca, że wcale się nie broniłem, choć już nie mogłem oddychać. W końcu pchnął mnie na ścianę i wściekły wbiegł do domu. Kiedy wszedłem, zbliżył się do mnie z wielkim nożem. Udało mi się odebrać mu nóż, ale uderzył mnie pięścią w twarz, tak że złamał mi nos. Ty gnoju, ty! Tato! Tato, gdybym cię nie kochał, zabiłbym cię w tej chwili! Nie jesteś mężczyzną! Wynoszę się stąd! Wróciłem do Nowego Orleanu. Brat, który w międzyczasie został pastorem nowego kościoła, pozwolił mi znów zamieszkać w swoim domu. Źle się stało, że tam pojechałeś. Nie powinienem był ci na to pozwolić. Miałeś rację, będę o tym pamiętał. Nie byłem jeszcze gotowy na powrót. Wcale nie jest łatwo wyjaśnić Ewangelię tym, których się kocha. Przypomnij sobie, że mieszkałeś u nas całe miesiące, zanim powiedziałem ci o Jezusie. A ja nawet wtedy nie bardzo chciałem cię słuchać. Ale słuchałeś, bo Bóg przez cały ten czas przygotowywał twoje serce. A tata to ciężki przypadek. Ale na pewno nie nazbyt ciężki dla Boga. Jeśli Bóg mógł zbawić mnie, może zbawić i jego. Ty jesteś młody. Tata całe życie trwał w swojej dumie, żył po swojemu i polegał tylko na sobie. Tak dorastał i w ten sposób przetrwał 3 wojny. No tak. A teraz bierze udział w wojnie o swoje wieczne przeznaczenie. Mike, on musi poznać prawdę, zanim wódka go wykończy. Brat pomógł mi kupić niewielkie mieszkanko urządzone w garażu i znaleźć pracę jako pomocnik spawacza. Wieczory spędzałem z nim i jego żoną. Przez wiele miesięcy pracowałem, chodziłem do kościoła i rozwijałem się pod ich opieką. Ale przez cały czas pragnąłem wrócić do domu i pokazać tacie miłość Bożą. W końcu przeprowadziłem się do południowej Karoliny, ale nawet nie próbowałem mieszkać u rodziców. Najpierw spotkałem się z mamą. Charles! Cześć, mamo! Byłeś już w domu? Jeszcze nie. Twój ojciec nie za dobrze się czuje. Z powodu cukrzycy już prawie nie chodzi. Odwiedzę go za parę dni. A gdzie się zatrzymałeś? U byłego pastora Majka. Przykro mi, że nie możesz zamieszkać u nas w domu. Kiedy czuję się u nich prawie jak w domu, mamo.
Widać, że pastor bardzo lubi Michaela. Cały czas o nim mówi. Chociaż tyle. Tak. Bóg powołuje mnie do służby, mamo. Jak tylko skończę college, chciałbym pójść do seminarium i zostać kaznodzieją. Tak jak mój brat. Chwała Bogu. On odpowiedział na moje modlitwy za was. I on też odpowie na nasze modlitwy za tatę. Chciałbym mu pokazać miłość Jezusa. Ale bądź ostrożny, Charles. Pamiętasz, jak to było ostatnio? W ciągu dnia chodziłem na uczelnię, a wieczorami odwiedzałem mojego ojca. Kiedy zaczynał zachowywać się agresywnie, wychodziłem i wracałem do domu pastora. Kiedy byłem u taty, siadywaliśmy przy stole kuchennym. On ze swoją wódką albo piwem, a ja z moją Biblią. Aha! Nic bardziej nie odświeża człowieka niż zimne piwko. Nic bardziej nie odświeża człowieka niż Słowo Boże, tato. Przeczytam ci wiersz z listu do Filemona. Tak, bracie, życz mi, abym się tobą uradował w Panu. Pokrzep me serce w Chrystusie. Paweł prosi tu tego człowieka, żeby był posłuszny Bożym przykazaniom. Z natury jesteśmy grzesznikami, tato, i nie potrafimy przyjść do Boga, jeśli wcześniej nie przyjmiemy Jego sprawiedliwości. Jezus Chrystus jest naszą jedyną drogą, przez którą możemy nawiązać relacje z Bogiem. W 5 rozdziale listu do Rzymian, wiersz 8, tak jest napisane. Bóg zaś daje dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. A gdzie był Bóg, kiedy walczyłem w bitwie o Ardeny i zostałem postrzelony? A? Właśnie tam. To jakoś go nie widziałem ani razu. Nie widziałem go też w Korei. Sprawił, że wróciłeś żywy do domu. Ha! Sobie to zawdzięczam. Armia to mnie dała te wszystkie medale, nie Bogu. Nie widziałem go, nie słyszałem go i nigdy go nie potrzebowałem. W księdze Izajasza, w 45 rozdziale Bóg mówi: ja jestem Pan i nie ma innego, prócz mnie nie ma Boga. Przypaszę ci broń, chociaż mnie nie znałeś. Mężczyzna, któremu ktoś musi przypasać broń, nie jest prawdziwym mężczyzną. Chcesz zobaczyć prawdziwego mężczyznę? To popatrz na Jezusa. On zawisł za ciebie na krzyżu. Nie boję się śmierci. Chodzi raczej o to, co potem. Po śmierci, tato. Biblia mówi, a tak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Dość tego! Jak chcesz pogadać o czymś innym, to zostań. A jeśli nie, to idź i nie wracaj. Cukrzyca i alkoholizm sprowadziły na ojca owrzodzenie stóp. Mama pielęgnowała go najlepiej jak mogła, ale choroba postępowała. Tak się cieszę, że przyszedłeś, Charlie. Co się stało, mamo? 3 palce u nogi ojca zrobiły się całkiem czarne, a wzdłuż prawej nogi idzie taka czerwona pręga. To wygląda na zatrucie krwi. Zobaczmy. Idź do niego. Ucieszy się, jak cię zobaczy. Jak się masz, tato? A jak myślisz? Nie wygląda to zbyt dobrze, co, Dallas? Musisz zaraz jechać do szpitala. Wezwałam już karetkę. Będą lada chwila. Mam nadzieję, że nie amputują mi stopy. Tato, możemy się pomodlić? A jak tam sobie chcesz, synu? Drogi Boże, proszę Cię, abyś uzdrowił ciało mojego ojca. Zwłaszcza jego stopę, Panie. Nie pozwól, żeby mu ją amputowali. Jeśli taka jest Twoja wola, ocal go, Panie. I okaż mu, jak bardzo go kochasz. Modlę się w imię Jezusa. Amen. Lekarze usunęli mu tylko połowę stopy, pozostawiając pięte, tak żeby mógł chodzić. Wrócił do domu, a ja dziękowałem Bogu, że odpowiedział na moje modlitwy.
Kiedy rana się zagoiła, dobrano mu specjalne buty, dzięki czemu mógł chodzić, lekko utykając. Następnie wrócił do szpitala, gdzie przeszedł 30 zabiegów w tlenowej komorze hiperbarycznej i wszystkie uszkodzenia na jego stopie zostały cudownie wyleczone. A potem zaczęły się dializy. Woziłem go na te wszystkie zabiegi. Horror z dializami trwał ponad rok. Musiałem zrezygnować z części zajęć na uczelni. Dużo modliłem się za ojca, o jego zbawienie, ale często też pytałem Boga, w jaki sposób mógłbym mu pomóc. Zaproponowałem, że oddam mu nerkę, żeby nie musiał ciągle poddawać się dializom. Z początku odmówił, ale po jakimś czasie poprosił, żeby sprawdzić, czy to możliwe. Zrobiłem potrzebne badania. Tak, słucham. Cześć, Mike, to ja. Charlie, jak się masz? Dostałem dzisiaj wyniki badań, czy mogę być dawcą nerki dla taty. W skali od 1 do 4, gdzie 1 to całkowita zgodność, jak u bliźniaków, a 4 to pobranie narządu od osoby zmarłej, dostałem 1,5. To świetnie. Prawie idealnie. To znaczy, że zgodził się na transplantację? Tak. A ja naprawdę chcę to dla niego zrobić. Kiedy? Tak szybko, jak to będzie możliwe. Operacja ma być w Walter Reed. Przewiozą nas tam wojskowym samolotem. Będę się za was modlił. Zgodnie z planem, w marcu 1983 roku polecieliśmy do szpitala w Maryland, gdzie przygotowano nas do operacji. Przed transplantacją ojciec poprosił mnie, żebym przyszedł do jego pokoju i poczytał mu Biblię. Ależ byłem podekscytowany. Posłuchaj tego. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją. Ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Ojcze, Twoją wolą jest, byśmy żałowali za nasze grzechy i przyszli do Ciebie dzięki śmierci Chrystusa na krzyżu. Modlę się, żebyś pomógł mojemu ojcu poznać Ciebie, by oddał swoje życie Chrystusowi. Bądź z nami podczas operacji i przeprowadź nas przez to, byśmy mogli dla Ciebie żyć. Modlę się w imię Jezusa. Amen. Przeszczep się udał. Nie było odrzucenia, nie było potrzeby długiego stosowania leków. Na pewien czas zatrzymaliśmy się u mojej ciotki, żeby nabrać sił przed podróżą, po czym wróciliśmy samolotem do południowej Karoliny. Miałem wielkie oczekiwania. Halo? Mike, nie uwierzysz, ale tata znowu pije. Ale mnie to nie dziwi. A mnie tak. Wie, jakie to ryzykowne. Oddałem mu zdrową nerkę, a on zaczął ją niszczyć, ledwie tylko wróciliśmy do domu. Nikomu się to w głowie nie mieści. On nie zna Boga, Charles. Bez Chrystusa nie ma siły, żeby się oprzeć pokusie. Zrobiłem wszystko, co mogłem. Nie no, muszę zająć się własnym życiem. Siedem lat studiów w koledżu zmarnowałem na ćpanie i imprezy. Przez kolejne 3 lata pomagałem ojcu. Tak więc potrzebowałem 10 lat, żeby skończyć 4-letnie studia. Wreszcie w 1983 roku uzyskałem dyplom z religioznawstwa i zostałem przyjęty do seminarium w Północnej Karolinie. Przez kolejne 3 lata modliłem się o zbawienie dla mojego ojca, a także o żonę dla siebie. W 1985 Bóg posłał mi Lenore. Jak się ma twój ojciec? Bez zmian. Nadal pije, szaleje, nie panuje nad sobą.
Ma pieniądze, ale lubi podkradać w sklepach. To bardzo smutne. On uważa, że to zabawne. Ale w zeszłym roku został aresztowany w kantynie wojskowej i skuty kajdankami. I wtedy wcale go to nie bawiło. Czuł się zażenowany. Może dzięki temu przestanie pić. Mam nadzieję. Nie przekreślaj go, Charlie. Nie zamierzam. Bóg powiedział, czynić dobrze nie ustawajmy, bo we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Bóg dotrzymuje swoich obietnic. Nadal modlę się za niego i proszę o to wszystkich, których znam. Ja też się za niego modlę. Wiem, jakie to ważne dla ciebie. Jeszcze ważniejsze jest to dla Boga. On nie chce, żeby ktokolwiek zginął. Nawet tata. Najbardziej dumny człowiek, jakiego znam. Kiedy w 1986 roku kończyłem seminarium, na uroczystość wręczenia dyplomów przyjechali wszyscy ojcowie i wszystkie matki wszystkich absolwentów. Z wyjątkiem mojego. Był w tym czasie w szpitalu. Po uroczystości razem z kilkoma kolegami z roku pojechałem do Myrtle Beach, żeby połowić ryby i trochę odpocząć. Tam odebrałem telefon. Charlie, przyjedź szybko do domu. Tacie będą amputowali nogę. Pędziłem do domu jak szalony i jak szalony wbiegłem do szpitala. Na drugie piętro. Tam byli moi rodzice. Synu, wygląda na to, że w końcu dopiąłeś swego. Tak. 10 lat zajął mi licencjat, a potem jeszcze 3, żeby zrobić magistra. Nie, synu, nie. Nie o tym mówię. Dopiąłeś swego i w końcu przebiłeś się do mnie. Nie mogę się dłużej opierać. Chcę przyjąć Jezusa. Chwała Bogu. Przepraszam, że to trwało tak długo. W porządku, tato. To Bóg wybiera czas. Zawsze najlepszy. Siedzieliśmy we troje na jego łóżku, obejmując się i płacząc, aż zabrakło nam łez. Bóg sprawił, że amputacja nogi nie była konieczna. Po wyjściu ze szpitala ojciec prosił każdego z nas o przebaczenie za wszystko, co złego uczynił. I od tego dnia miałem zupełnie nowego ojca, który naprawdę znał Boga. Cała nienawiść i chęć zemsty odeszły na zawsze, obmyte krwią Chrystusa. Następnego roku pobraliśmy się z Lenor. Tata ją uwielbiał. Jak się ma twój tata? Znowu jest w szpitalu, ale w tym tygodniu wraca do domu. Lenor, jego ciało jest coraz słabsze. Ale duchem jest coraz silniejszy, bo zna Chrystusa. To prawda. I to się liczy. Wiem, ale mimo wszystko trudno jest na to patrzeć. On zawsze był taki silny. Kuśtykał dzisiaj przez korytarz. Nagle się zatrzymał i po policzkach płynęły mu łzy. Mój tata nigdy nie płakał, zanim poznał Chrystusa. Można by było obciąć mu rękę, a nie rozpłakałby się. Nigdy nie okazywał słabości. A dzisiaj stał i cały się trząsł. Zapytałem go, o co chodzi, a on na to... Nie chcę, żebyś odchodził, synku. Och, Charlie, niech Bóg go błogosławi. Bóg go błogosławi przez Chrystusa. W 1988 roku zostałem pastorem w Fairmont w północnej Karolinie, około 1,5 godziny jazdy od Kolumbii. Widywaliśmy więc mamę i tatę dość często. Poza tym regularnie dzwoniłem. Kiedy przyjedziecie, synu? Mamy teraz spotkania ewangelizacyjne.
które prowadzi mój przyjaciel, ale dziś wieczorem jest już ostatnie, także niedługo przyjadę. Stęskniłem się już za wami, tato. Ja też się stęskniłem za tobą i Lenor. Do zobaczenia, tato. Kocham cię, Charlie. Ja też cię kocham, tato. Ale tego wieczoru, kiedy kończył się cykl spotkań ewangelizacyjnych, jeden z członków kościoła zapytał, czy mógłbym je kontynuować, ponieważ widzi, że Duch Święty działa. Byłem poruszony i zgodziłem się. Powiedziałem sobie, że tatę odwiedzę później. I głosiłem kazania przez dwa kolejne wieczory. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Twoje grzechy mogą ci zostać przebaczone, ponieważ Jezus umarł za nie na krzyżu. A Bóg wzbudził go z martwych, by okazać swoją moc. To, że jest zdolny ożywić nas z naszej martwej przeszłości do życia wiecznego. W liście do Rzymian, rozdział 10, wiersze 9 i 10 Biblia obiecuje. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Nadeszła sobota. I kiedy przygotowywałem się, żeby pojechać do rodziców, zadzwonił telefon. Przyjeżdżaj szybko, ojciec umiera. Gdzie on jest? W szpitalu dla weteranów, ale przyjechał i za późno. Charles odszedł. Miał atak serca. O nie! Chciałem jeszcze z nim być. Wyjąc i zawodząc z żalu, wiłem się po podłodze. Ale przemawiałem podczas nabożeństwa żałobnego, a potem także na jego pogrzebie, kiedy chowaliśmy go w górach północnej Karoliny. Przywołałem moją historię, którą właśnie poznaliście. O tym, jak dorastałem, uwielbiając mojego ziemskiego ojca, a następnie jak nauczyłem się oddawać cześć mojemu prawdziwemu ojcu w niebie. A pod koniec jego życia ja i tata staliśmy się braćmi w Chrystusie. Wiem bez wątpienia, że znów zobaczę się z tatą w niebie. W programie numer 2954 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy drugiej części prawdziwej historii Dallasa Morales. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon. Jeśli zainteresował cię nasz program, skontaktuj się z nami. Zaglądnij do internetu na stronę www.szukającboga.pl. Tam znajdziesz formularz kontaktowy. Na pewno odpowiemy. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych. Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois, 6605. Telefon 312 922 1462.